Centrum Badawczo-Rozwojowe Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych powstało w 2015 roku decyzją rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. W Centrum Badawczo-Rozwojowym pierwszym laboratorium było laboratorium Motion Capture, oparte o system Vicon. Pozwoliło nam na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nie tylko pozyskiwania ruchów dla celów producentów gier komputerowych, ale w późniejszych etapach także dla celów medycyny, nauki, rehabilitacji sportowców. I na tym oparliśmy naszą unikalną jednostkę. Laboratorium było z czasem rozbudowywane. W tej chwili posiada 20 kamer. Są to najnowocześniejsze kamery, system EMG bezprzewodowego, płyty naciskowe. Kolejne laboratoria powstawały w miarę czasu i zapotrzebowania i naszego rozwoju w kolejnych dziedzinach. Najnowocześniejsze, jedyne w Polsce laboratorium oparte o system Karen Extended zostało utworzone w 2016 roku. Dzięki niemu możemy współpracować z naukowcami z neurologii. W szczególności mieliśmy bardzo duże badania nad chorobą Parkinsona. Współpracujemy z jednostkami z całego Śląska, ale nie tylko, z Polski i z zagranicy również. Wszyscy doceniają nasze zaplecze, ale to zaplecze to nie tylko wyposażenie sprzętowe, to przede wszystkim ludzie, którzy w miarę czasu zdobyli nową, unikalną wiedzę i którzy mają doświadczenie pozwalające na realizację projektów na najwyższym poziomie. Realizujemy również projekty z wizji komputerowej, ze sztucznej inteligencji. Nasze zasoby serwerowe, które również powstały w oparciu o dofinansowanie pozyskane z Unii Europejskiej, świadczą usługi zarówno komercyjne, jak też przetwarzania dużych zbiorów danych na potrzeby medycyny, bankowości. Współpracujemy także z przedsiębiorcami, realizujemy projekty, które potem są aplikowalne na rynku.